Lecz aby drogą mierzyć przyszłą, trzeba nam pamiętać, skąd się wyszło. Rozważając słowa poety Cypriana Kamila Norwida, przyjrzyjmy się historii bielskiej spółdzielni. Początek jej wykracza daleko poza granice naszej pamięci i sięga do początku XX wieku. 2 kwietnia 1907 roku grupa mieszkańców bielskiego powiatu, znajdującego się wówczas w Imperium Rosyjskim Bielsku, sporządza petycję w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Konsumentów. Biorąc pod uwagę podwyższenie cen na wszelakie produkty spożywcze, jak i niemożliwość nabycia w bliższej okolicy narzędzi rolniczych, my, niżej podpisani, postanowiliśmy wnioskować o utworzenie Stowarzyszenia Konsumentów w mieście Bielsk Grodzeńskiej Gubernii. W związku z tym dokładamy 2 egzemplarze statutu stowarzyszenia sporządzonego zgodnie z normami ustawowymi ministra spraw wewnętrznych z dnia 13 maja 1897 roku oraz zwracamy się do Waszej eminencji z prośbą o nieodmawianie jej zatwierdzenia. Archiwalny spis Stowarzyszeń Konsumenckich Gubernii Grodzieńskiej zawiera pod numerem 32 wpis Bielskiego Stowarzyszenia Spożywców z datą utworzenia 10 maja 1907 rok. Pierwszy i jednocześnie najstarszy bilans obejmujący okres 1 października 1907 do 1 stycznia 1909 dotyczy funkcjonowania sklepu spożywczego w Ratuszu Miejskim uruchomionego 30 października 1907 roku. Bilans podpisał Gustaw Wołk, prezes stowarzyszenia. W roku 1923 uruchamia się kolejny sklep numer 2, ulica Mickiewicza, a rok 1935 to budowa piętrowego budynku ulica Mickiewicza 40 z lokalizacją piekarni i ciastkarni z produkcją landrynek, a następnie krówek. Lata 1956-1966 wybudowano budynek administracyjny, do dziś siedziba zarządu, sklep numer 1 ulica Mickiewicza, piekarnia przy ulicy Jana Pawła II oraz sklep w dzielnicy Parkowej, ulica Myśliwska. Lata 1967-1970 to budowa kolejnych obiektów, restauracja Bielszczanka, ulica Kazimierzowska, restauracja Podlasianka i spółdzielczy dom handlowy, ulica Mickiewicza. Lata 1974-1978 powstają sklepy, sklep numer 13, ulica Białowieska, sklep numer 7, ulica Kardynała Wyszyńskiego, sklep numer 17, ulica 3 Maja, sklep numer 5, ulica Dubicze. Rok 1985, budowa sklepu numer 23, ulica Jarzębinowa oraz piekarni mechanicznej, ulica Brańska. Minione dziesięciolecie to powiększanie powierzchni własnych obiektów oraz zakup w ramach przetargów publicznych kolejnych powierzchni handlowych. Umiejętne wykorzystanie funduszy FARE pozwoliło na zakup nowoczesnych maszyn do zakładu piekarsko-ciastkarskiego. Obecnie spółdzielnia to znacząca firma na bielskiej mapie, ciesząca się zaufaniem klientów. Różnorodna branżowo, handel, gastronomia, produkcja piekarsko-ciastkarska, wynajem lokali czy też gospodarka mieszkaniowa. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w 16 placówkach spożywczych i spółdzielczym domu handlowym z asortymentem artykułów przemysłowych. W ofercie sklepów priorytet stanowią wyroby świeże, produkty codziennego zakupu. Atrybutem sklepów na tle konkurencji jest sprzedaż wyrobów piekarsko-ciastkarskich i gastronomicznych produkowanych we własnych zakładach produkcyjnych. Gama to ogólnopolska spółdzielcza sieć sklepów spożywczych, która zrodziła się w formie koncepcji w 2010 roku z inicjatywy PSD i spółdzielni partnerskich. W całej Polsce sklepy Gama utrzymują jednolite standardy w zakresie wizualizacji, asortymentu podstawowego i obsługi. Pierwszy sklep w standardach Gamy w bielskiej spółdzielni został uruchomiony 22 października 2011 roku. Sklep numer 9. Nocny. Restauracja Podlasianka to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Oferuje szeroki wybór dań regionalnych, przygotowanych według sprawdzonych receptur przekazywanych od kilku pokoleń. Znane potrawy to farszynki z mięsem,
pierożki staropolskie w siedmiu smakach, jak też charakterystyczna na Podlasiu kiszka ziemniaczana ze skwarkami. Wyroby garmażeryjne są dostępne u kelnera oraz w sklepach spółdzielni. Oferta zakładu piekarsko-ciastkarskiego to 150 asortymentów pieczywa i ciasta. Pieczywa produkowane są bez konserwantów i polepszaczy. Ich smak i jakość cieszy się zaufaniem konsumentów. Specjalnością zakładu są torty na różne okazje. Realizowane są zamówienia z dowozem do wskazanego miejsca w chłodniczych warunkach. Chleb zwykły i herbatniki krakowskie zostały wyróżnione przez Kapitułę Doceń Polskie, a herbatniki krakowskie otrzymały dodatkowo certyfikat Top Produkt. W 2014 roku spółdzielnia po rekomendacji burmistrzów miasta, wcześniej w 2011 roku pana Eugeniusza Berezowca, a w 2014 roku pana Jarosława Borowskiego, otrzymała nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Chleb swojski bez drożdży wśród mieszkańców Bielska otrzymał nominację na najlepszy produkt Orłów Agrobiznesu roku 2015. Spółdzielnia na rynku lokalnym wśród firm handlowych jest największym pracodawcą. Zatrudnia 169 pracowników i 19 młodocianych. Załoga z jej wiedzą, doświadczeniem, pomysłami to bezcenny kapitał identyfikujący się ze strategią spółdzielni. Motywacyjny system wynagrodzeń mobilizuje do stabilizacji zatrudnienia i wydajnych działań. Od lat pracownicy będący członkami spółdzielni sukcesywnie wpłacają na fundusz udziałowy. Średni udział to 6300 zł. Z funduszu czystej nadwyżki udzielane są członkom krótkoterminowe pożyczki. W 2015 roku jako nowość wprowadzono możliwość wnoszenia wkładów oszczędnościowych na korzystnych warunkach. Spółdzielnia uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, akcjach charytatywnych, jak i sponsoruje różne przedsięwzięcia. Dobrym obyczajem są organizowane każdego roku Dni Seniora, odwiedzanie grobów pracowników i członków spółdzielni. Najbliższe działania: remodeling kolejnych placówek detalicznych i włączenie do sieci Gama. Rozbudowa i połączenie sali restauracyjnej z salą bankietową, z zagospodarowaniem tarasu oraz infrastrukturą zewnętrzną. Budowa pawilonu handlowego przy ulicy Jarzębinowej. Zarząd umiejętnie wykorzystuje elementy prowadzenia działalności gospodarczej w aktualnych realiach. Nieruchomość przy ulicy Mickiewicza 40, od szeregu lat niezagospodarowana, jest siedzibą nowego podmiotu gospodarczego Galeria Społem, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to wspólne przedsięwzięcie spółdzielni i partnera biznesowego. Będzie to wkład spółdzielni w poprawę wizerunku centrum miasta. Każdy sklep tak sprawia, że zakupy to przyjemna rzecz. Pachnący chleb wciąż kusi nas, bułeczka też ma świetny smak. Pachnący chleb wciąż kusi nas, bułeczka też ma świetny smak.